Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Infry. Ostatnim razem podpłynęliśmy tutaj taką łódeczką do elektrowni jądrowej, no a dzisiaj próbujemy przejść gdzieś tam głębiej. Tutaj mamy jakąś gazetę, ok, także to możemy sobie oczywiście sfotografować, a nawet nie trzeba. Co my tu jeszcze mamy? Takie drzwi otwarte, ok, ale tak naprawdę dużo to my tutaj nie mamy. Zwykła taka toaleta, także wyjdźmy i ja bym spróbował teraz przejść może tutaj. No nie, to jest niestety zamknięte. Tam się coś iskrzy, ale tak raczej zdjęcia nie zrobimy. No dobrze, także spróbujmy może przejść jakoś tędy i ja bym najpierw wszedł do tego pomieszczenia. Co my tutaj mamy takiego ciekawego? Są na pewno baterie, ale tego już nie zmieścimy. Dalej, tutaj jest jakiś napój, jakaś taka gazeta, nic takiego dla nas. Na tej półce nic, tutaj na przykład wejdziemy, nie wejdziemy. A w tym miejscu da się coś przełączyć? Da się. Jakieś światła na piętrze drugim, światła w recepcji i jeszcze mamy tutaj takie dwa, także też spróbowałbym to wszystko włączyć. No zobaczymy, może to gdzieś nam pomoże. Czy tu się zrobiło troszeczkę jaśniej? A możliwe. Dobra, sprawdzajmy dalej. To jest zamknięte. Wejdźmy sobie tutaj do góry. I czy ja tu teraz mogę coś zrobić? To jest zamknięte. Dalej to też jest zamknięte? Serio? To co ja teraz mogę zrobić? To znaczy możliwe, że przez to, że ja tam podniosłem te bezpieczniki, to teraz dałoby się otworzyć to? No nie. Tak to nie zadziała. Okej. Tam coś widzę. Tak, jest klucz. Dobra, także spróbujmy przejść sobie jakoś tak. Najlepiej tak, żeby się nie utopić. I teraz bierzemy te klucze. Okej, i teraz wracamy też tak, żeby się nie utopić. I spróbujmy na przykład przejść tutaj. No nie, to nie są klucze do tego. Skoro już jestem na parterze, to sprawdziłbym, czy może są do tych drzwi. Chyba nie. Także jeszcze została nam góra. Ewentualnie te drzwi tutaj przy schodach, ale nie. Także spróbujmy tutaj. Nie za bardzo. Jeszcze jedne drzwi. I tak, to były klucze do nich. No i co my tutaj mamy? Tu jest taka dziura, wiecie co? Może warto zrobić zdjęcie. I to mi w ogóle wygląda tak, jakby ktoś specjalnie tutaj podwinął ten dywan, zrobił taką dziurę. No ciekawe, ciekawe, co się tutaj działo. Tu jeszcze więcej tych baterii, tego nie potrzebujemy. No dobra, odważę się, wskoczę. Możemy spróbować. Ajajaj. To był chyba błąd i wczytało mnie tutaj na dole. Tak, zgadza się. No właśnie, teraz tutaj jest ciemno. Więc ja bym zrobił tak. Jeszcze raz podniosę te klucze, ale ja w takim razie muszę jednak wyłączyć ten prąd, a nie włączyć. Czyli tutaj, tak? Piętro pierwsze światła i teraz możliwe, że tamto się nie będzie tak iskrzyło. Dobrze. W takim razie tutaj wchodzimy jeszcze raz. Tak, na tych półkach nic ciekawego nie było i teraz możemy spróbować tutaj wskoczyć tak, żeby się nie zabić. Jest komputer, ale nic przy nim nie zrobimy. Jest coś takiego w ogóle. Właśnie, ja tu powinienem jeszcze zdjęcie jeszcze raz zrobić. Tutaj na dole już nic sobie nie sfotografujemy. Tu jest coś takiego, jakaś chyba karta dostępu, nie wiem, coś takiego dziwnego. Może to się nam gdzieś przyda. Da się te drzwi otworzyć od tej strony? No, na szczęście się da. Czyli weszliśmy tylko po to, więc teraz można by spróbować na przykład to wszystko podnieść. Tak, jednak niech tutaj będzie troszeczkę jaśniej. No i zobaczmy, tutaj mnie teraz wpuścicie, nie wpuścicie, więc trzeba by sprawdzić jeszcze na przykład te drzwi, ale one dalej są zamknięte, więc najprawdopodobniej otworzą nam się teraz te? Nie? No okej, to w takim razie co ja teraz mam zrobić? Tam na dole już nic ciekawego nie było. A tak się jeszcze zastanawiam, czy zrobimy coś tutaj? No dobra, możemy podejść tu. Może dałoby się tam przeskoczyć, chociaż wątpię. Nie, 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 nie o to chodzi. Tamto my i tak dalej już nigdzie nie pójdziemy. Raczej trzeba szukać czegoś tu w środku. Ewentualnie ja mam wziąć ten statek i gdzieś jeszcze popłynąć. Dobra, spróbujmy. Przeskoczmy sobie tutaj. Wsiadamy i możliwe, że jak ja podniosłem te bezpieczniki, to teraz będzie się dało przepłynąć przez którąś z tych bram. Tu jest brama, chyba tak. O, i my w ogóle jesteśmy teraz po drugiej stronie tego drzewa. Więc najprawdopodobniej o to chodzi. Podpływamy tu. O, tu coś można zrobić. Aha, to samo nas szczytuje i teraz brama nam się otwiera. Także przepływamy tędy, możemy sobie przyświecić, możemy. No i co my teraz możemy tutaj zrobić? Ja bym płynął na przykład w stronę tego budynku oznaczonego D1. Czy damy radę gdzieś tutaj na przykład zaparkować? Tak, tutaj mamy taki brzeg, możemy sobie tę łódkę tak zostawić, no i wysiadamy.
Wchodzimy do tego budynku, mamy klucze, no to zobaczmy, co nas tutaj czeka. Musimy to sobie jakoś obejść. Aha, i tu jest kolejny poziom. No to idźmy dalej pomiędzy tymi kontenerami. Tu jest jakaś taka ciężarówka, ją też raczej omijamy i aha, my po prostu mamy tutaj wyjść. Zdjęcie zalanej podłogi raczej nikomu nie jest potrzebne, tu coś też nic ciekawego nie ma. No dobrze, także wychodzimy i to chyba będzie ta elektrownia jądrowa. Czyli co, podchodzimy pod tamte drzwi? Czy tu coś jeszcze ciekawego by było? Chyba nie. Może zrobimy tak, po prostu podejdziemy tutaj, a jak będzie coś trzeba jeszcze zrobić, no to wyjdziemy i poszukamy tam. Dobra, musimy kogoś znaleźć. Tylko którędy ja teraz przejdę? To jest wszystko pozamykane. Tu jest winda zepsuta, ale widzę, że tam jest przejście. Jeszcze tak bym tylko sprawdził. No nie, to jest zamknięte. Zacząłbym może od dołu, chociaż nie. Tutaj może lepiej jednak nie wchodźmy. Zrobimy tylko zdjęcie i pójdziemy w takim razie do góry. I czy uda mi się wyjść na przykład na pierwszym piętrze? Nie uda się. Idziemy w takim razie wyżej. Wyżej, czyli na piętro drugie. Tutaj też nie wpuścicie mnie. Jeszcze wyżej, czyli piętro trzecie, ale nie, no jak nie mamy karty, to nigdzie tutaj nie wejdziemy. Musimy liczyć na to, że któreś drzwi będą zepsute, albo właśnie takie bez tej karty. Wejdźmy tutaj i zobaczmy. To jest zamknięte. Dalej, tutaj jakieś drzwi zamknięte, później... O, otwarte, ciekawe. Tu jest jakieś pęknięcie, także to możemy sobie sfotografować. Oczywiście przeładować aparat. Dalej, co tu jeszcze? Tu są takie kolejne drzwi, nie do otwarcia. No to co, wchodzimy tutaj. Idźmy do góry po tych schodach, tak. Tutaj mamy takie wyjście, tam nie przejdziemy. A tu mamy... Czy to była jakaś karta? Możliwe, możliwe. Zaraz sprawdzimy, ale wcześniej... No nie, tutaj nie przejdziemy. A przejdźmy jakoś tędy, może uda się jakoś na to wskoczyć i potem tam. Nie, to jest ten helikopter, którym lecieli ci moi. Tak mi się wydaje, czyli oni tutaj wysiedli i poszli tam do środka. No dobra, ale znaleźliśmy jakąś kartę, więc ja bym teraz spróbował zejść tutaj niżej, jeszcze piętro niżej. I może teraz się uda otworzyć tę trójeczkę? Uda się, super. Okej. No, szukamy dalej kogoś. Tamto jest zamknięte, tutaj zamknięte, musimy się pospieszyć. Tak, no dobra, więc na szybko sprawdźmy, czy da się gdziekolwiek wejść. Nie da się, czyli schodzimy jeszcze niżej. Piętro drugie, wpuścicie mnie? Wpuścicie, super. No i tutaj mamy coś otwarte, więc ja bym może od razu tutaj poszedł. Zamknięte dalej, no oczywiście, toalety otwarte, ale wątpię, żeby w toaletach było tutaj coś ciekawego. No niby możemy posprawdzać, tak, może coś tutaj schowali dla nas. W tej toalecie nic takiego nie ma, więc ja bym jeszcze przeszedł w takim razie do tej drugiej i zobaczmy tutaj. Tutaj nic. Dalej w tym miejscu wchodzimy, ale tu ciasno. No i tutaj też nic nie ma. No to co? W takim razie spróbujmy przejść tędy. O, te drzwi się udało otworzyć. Później sprawdźmy to. No nie, do takiego panelu kontrolnego to mnie nie wpuszczą. Nie ma szans, żebym tam wszedł z jakąś taką losową kartą. Tutaj też nie. Także wracamy. Przechodzimy tędy. Okej. Okej, za późno. Dobra, musimy włączyć jakiś generator, który gdzieś tutaj najprawdopodobniej będzie w okolicy. Tu mnie nie wpuścicie, dobra, szukajmy w takim razie dalej. Przez te drzwi przejdziemy? Nie przejdziemy. Tu jeszcze mamy coś takiego, ale wątpię, żeby to się dało podnieść. Nie. Tam nie przejdziemy. Dobra, szukajmy w takim razie dalej. Tutaj nie, to już sprawdzaliśmy. Chwila, czy ja słyszałem klucze? Nie. Tam jest jeszcze jakaś karta. Tylko jak ja się mogę tam dostać? Jakoś górą? Nie, ewentualnie... No nie, tędy nie przejdziemy. Nie ma szans. Trzeba by jakoś rozbić to okno. Podejdźmy tak, tutaj. No nie, musimy czymś rzucić.
rzucić. Jeszcze tak sprawdzę, tutaj nic, takie coś też nic nam nie pomoże. To już chyba sprawdzałem. Tak patrzę jeszcze na tę mapkę i my jesteśmy tutaj i te generatory są tam. Czyli trzeba by przejść przez któreś z tych drzwi do tego pokoju kontrolnego i potem byśmy weszli do tych generatorów. Czyli musimy mieć kartę do tego. Spróbujmy się tutaj jeszcze rozejrzeć. Może jednak coś ciekawego znajdziemy. Gdyby na przykład kupić coś w tym automacie, zobaczmy, da się w to jakoś kliknąć? No nie, bo wtedy mógłbym niby taką puszką tam rzucić, rozbić okno i wejść. Chyba chodzi o coś innego. O, to się otwarło. Bardzo dobrze, tylko co? Możemy pójść na przykład na dół, tutaj otworzyć coś takiego. I gdzie my jesteśmy? W jakimś takim dziwnym pomieszczeniu. Tam to zamknięte, dalej to też zamknięte. Tutaj to my w ogóle mamy takie tory, więc pytanie, czy ja znowu będę musiał jeździć tą taką kolejką. Tu się nigdzie nie dostaniemy, nie. Dalej, co tu jeszcze? To jest zepsute, tu są baterie, ale to niepotrzebne mi jest. Chyba nic w tym pomieszczeniu dla nas nie ma. Dobra, wychodzimy i szukamy dalej. Tu się gdzieś pójdzie? Nie. Także cofnijmy się, spróbujmy zejść na przykład piętro niżej. I tutaj mamy takie drzwi, ewentualnie taką drabinkę. Możemy spróbować na nią wejść. Tylko co mi to tak naprawdę da? Jesteśmy na takich chyba kontenerach, ewentualnie ciężarówkach. No i tak naprawdę dużo teraz nie zrobimy. To znaczy możliwe, że tutaj dałoby się podpłynąć łódką. Tak, zaparkować ją jakoś w tym miejscu i wejść do tej elektrowni. Może to była jakaś druga droga, ale teraz nic tu nie ma. A jeszcze kawałek niżej? No nie, tam lepiej jednak nie wchodzić. Więc wracamy do góry. Tak, my przyszliśmy z tego piętra, także teraz spróbowałbym podejść jeszcze troszeczkę wyżej. No i co jest tutaj? Takie drzwi? Da się? O, mieliśmy klucze, super. Zaraz tam podejdziemy, tylko jeszcze bym tak sprawdził przy okazji inne rzeczy. Tutaj nie. No i tam jeszcze można wejść na dach. Można czy nie można? Nie, nie można. Myślałem, że to będzie otwarte. No dobrze, także wskakujemy tu, wchodzimy po tych takich stromych schodkach i czy my jesteśmy w tym pomieszczeniu tych generatorów? To chyba nie jest to, tam na mapce to było mniejsze, możliwe, że to jest już gdzieś tutaj za ścianą. Możemy sobie wskoczyć do czegoś takiego, w ogóle tam jakieś zdjęcie, nie chcecie. Co tu jeszcze jest? Tam jest jakiś taki przełącznik, czy mi się uda podejść do tego? Zobaczmy, przełączmy to. No okej, okay. I tak naprawdę dużo więcej już tutaj nie zrobię. To znaczy mogę teraz na pewno zrobić zdjęcie, tam mogę zrobić jakieś zdjęcie. Dalej, tu jeszcze jakieś zdjęcie, w sumie nie wiem czemu ja to robię, możliwe, że tam coś na dole było. Zeskoczmy sobie tu i zobaczmy teraz na to. Co ja tu mogę zrobić? Podnieść po prostu to wszystko? No najprawdopodobniej wtedy sobie włączymy to. Czyli jeszcze tutaj, tak, wszystko mamy podniesione, chociaż chyba niestety tego prądu nie ma. Zaraz jeszcze zobaczymy. Tu jest jakiś przycisk, ale właśnie, potrzebujemy kluczy. Co ja teraz mogę zrobić? Mogę zejść tutaj niżej. I co wy chcecie, żebym ja skakał? No nie. Tak, raczej bym tego nie robił, tylko w takim razie co teraz? Bo do góry już nie pójdę, tego nie ruszę, na dół też nie zejdę. No chyba, że serio mamy skoczyć? No dobra, spróbujmy. Ajajaj, ale to mnie przyblokowało. No nie, no tak się nie rozpędzę, nie ma szans. No i teraz mamy problem, to znaczy te klucze powinny być gdzieś tutaj w takim razie, tak? Gdzieś po tej stronie drzwi? No nie. Tam nic nie mamy. Na ten fotel teraz nie wejdę. Co tu jeszcze możemy zrobić? To niby mamy przekreślone. No to co, jakbym to wyłączył, coś to zmieni? Nie zmieni. Jak tam teraz wrócić? Może jakoś na tym stanąć? No nie. Czy ja na pewno powinienem tutaj być? Może zróbmy tak. Ja się na wszelki wypadek zapiszę i spróbuję jednak tutaj jakoś przeskoczyć. Czyli co, kucniemy i skaczemy. I się topimy. Nie, na pewno nie o to chodziło. Także wróciliśmy tutaj. I co ja jeszcze mogę zrobić? No możemy niby stanąć na tym i może tu się będzie łatwiej rozpędzić, ewentualnie wskoczyć na górę. Tak się nie da. No dobra, ale może w takim razie stąd będzie łatwiej przeskoczyć tutaj. Czy na pewno o to chodzi? Ja nie wiem, czy wszedłem gdzieś źle, skąd się nie da wyjść, czy naprawdę o to tutaj chodziło. Jedno i drugie tak naprawdę jest możliwe. No dobrze, w takim razie jesteśmy w takim miejscu ciekawym. Tutaj mamy rozbite okno, to możemy jak najbardziej sfotografować. Przejdźmy dalej do takiego pokoju. Czy tu można czymś sterować? O,
Jest karta, fajnie. To się przyda. A czy jeszcze czymś tu możemy sterować? Chociaż wiecie, jak ja bym zaczął tutaj przestawiać w losowy sposób te wszystkie przełączniki, to potem bym tego pewnie nie cofnął. Także może dobrze, że mi nie pozwalacie. Tutaj jakoś... O, fajnie, przejdziemy. I czy my jesteśmy... Tak, jesteśmy po drugiej stronie, no, to znaczy jesteśmy tu, gdzie byliśmy przedtem, przy tej mapce. Czyli możliwe, że właśnie o to tutaj chodziło. Dobra, sprawdźmy w takim razie. Tak, możemy wejść do kolejnego pokoju i tutaj mamy kartę do biur. Dalej, co jeszcze? Jest pistolet, tak. Tutaj coś ciekawego? No nie, tak naprawdę chodziło tylko chyba o tę kartę. No to w takim razie teraz ja bym jeszcze posprawdzał te drzwi, chociaż wątpię. Nie, my teraz mamy kartę do biura, czy tam raczej do biur, więc spróbujmy przejść jeszcze raz tędy. Tutaj wyszliśmy, tak. W takim razie spróbujmy się kawałeczek cofnąć i co? Czy to jest już biuro? Nie. Dalej, te drzwi. No ale tutaj nawet nie ma karty. Także przejdźmy jeszcze tędy. To jest zamknięte, ale jakieś jeszcze pomieszczenia były tutaj. No właśnie, i tu mnie wpuścicie. Ktoś tu chyba jest. Dzień dobry. Hey Mark. We were just surveying this room. Okay. The boss is looking for you. Oh, okay. We'll just finish things up in here and we'll be right there. Okej, okej. No dobrze, my tutaj walczymy, żeby ta elektrownia jądrowa przetrwała, żebyśmy nie zginęli, a oni sobie tutaj rozmawiają. No dobrze. Także my się może zajmijmy swoją pracą. Co my tu jeszcze mamy? Moja wina? Czy... Dobra, nieważne. Okej. Dobra, znaleźliśmy ich, tak? Teraz sprawdzamy tutaj. To jest zamknięte dalej w tym miejscu. Niestety nie mamy takiej karty. Także co robimy teraz? Może pójdziemy piętro wyżej z powrotem? Bo z tego co pamiętam, to tutaj też mieliśmy jakieś biura, chociaż to jest akurat zastawione, a może nie mieliśmy? Tu są takie drzwi, tak? Tu jeszcze ewentualnie przejdziemy? No nie. W takim razie wróćmy może piętro niżej, a może nawet dwa piętra niżej. Czyli na piętro pierwsze, chociaż nie, to jest w ogóle zastawione. Piętro niżej to jest chyba to piętro, przez które my weszliśmy. Ale czy teraz dałoby się coś jeszcze otworzyć? Tutaj nie za bardzo. Dalej, tutaj nie mamy karty. Dalej, coś takiego. Też chyba nie. No to ja mam teraz jeszcze taki pomysł, żeby wrócić na to piętro drugie i tam jeszcze się rozejrzeć. Wejdźmy na przykład tutaj i ja bym może wrócił do tego dużego pomieszczenia, bo ja nie jestem pewien, czy my tutaj na pewno wszystko pozwiedzaliśmy. Ja tu wszedłem tak od razu, no a właśnie, tu jeszcze można zejść piętro niżej. Tutaj mamy takie... A nie, raczej nie mamy takiego przejścia, także zejdźmy jeszcze niżej. Co tu jest? Kolejne takie przejście i to sobie możemy otworzyć. Okej, podoba mi się to. Tego niestety nie otworzymy, ale przeszukajmy w takim razie ten pokój. Co my tutaj mamy? Tu jest jakiś taki generator. Dalej, mamy takie drzwi zamknięte. Później, tu są jakieś takie skrzynki, tam takie zastawione drzwi. Tego nie otworzymy, tutaj też tego nie otworzymy. No dobrze, to spróbujmy jeszcze wejść tu. No i w tym pokoiku raczej coś już powinno być. Tak, tutaj mamy taki klucz do tego dźwigu, w którym byliśmy przedtem, tylko że raczej nie powinniśmy go używać. Czy będziemy się słuchać tej notatki? No właśnie, to jest dobre pytanie. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze jest. Aha, więcej tych baterii. Dobra, wyjdźmy w takim razie stąd, bo tutaj chyba nic ciekawego więcej nie będzie. Czyli co, jesteśmy na dole, możemy zejść jeszcze niżej? No, niby możemy, tylko że to jest zalane. Ja bym spróbował sobie tak tutaj przeskoczyć, tylko co mi to teraz da? Tutaj coś przełączymy? No nie. Także raczej nic tutaj na dole nie zrobimy. Dobra, wróćmy na górę. Tylko co ja teraz mogę tutaj zrobić? Możemy jakoś tam przeskoczyć? No nie. Jeśli chciałbym wejść tam na górę, to trzeba by to zrobić jakoś naokoło. Z tej strony to raczej już nic więcej nie zrobimy. Obszedłem to naokoło i teraz spróbujmy wejść tu jeszcze raz. Czyli co, skaczemy tutaj, wkładamy kluczyk. I co? Możemy teraz do tego jakoś usiąść? Coś nie za bardzo, chyba że tu coś jeszcze trzeba kliknąć, no nie.
Najprawdopodobniej chodzi jeszcze o te bezpieczniki. No i co, możemy to włączyć i co dalej? Tak naprawdę nic to nie robi, więc ja się obawiam, że musimy jeszcze coś tam przestawić na górze. No tylko właśnie, ja teraz tak prosto tam nie wrócę, więc musimy chyba znowu zeskoczyć i znowu to obejść naokoło. Także co, jeszcze jeden taki skok na tę barierkę, no i ja idę się przejść naokoło. No i zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy, bo może ja w ogóle niepotrzebnie to przełączałem. Ała. Spadłem. Spróbujmy jeszcze raz. Ostrożnie tutaj, teraz wskakujemy na to i może to jednak ma być na tym, no bo nic więcej tak naprawdę tutaj już chyba nie przełączymy. Tam raczej też nigdzie dalej nie przejdziemy, chociaż może trzeba przejść tędy. No, to może być dobry pomysł. Zobaczmy, co my jeszcze mamy po tamtej stronie. Czy możemy tu zrobić na przykład jakieś zdjęcie? Tak, możemy. Mamy jeszcze więcej tego, to mi niepotrzebne. Tam to lepiej się nie zbliżać. Spróbujmy może przeskoczyć jakoś tutaj, tak? Teraz możemy zejść sobie jakoś tak na dół, dalej, tutaj na dół. Jeszcze się okaże, że ja przedtem miałem iść tędy, a nie tam jakoś tak dziwnie skakać. Tak może być, bo to jest jednak prostsza droga. Chociaż w sumie nie, jak już zszedłem tam na dół, no to wtedy mogłem tylko zeskoczyć, ale wcześniej trzeba pewnie było iść tutaj górą. No ale dobra, poszliśmy tutaj dopiero teraz, więc spróbujmy się rozejrzeć. Tu możemy zejść jeszcze niżej. No i co my tutaj mamy? Mamy dalej tędy. Aha, no i tak naprawdę mamy problem. Czy ja chcę znowu skakać? No bo co innego mi teraz zostało? Może trzeba iść jakoś po tamtej rurze, chociaż nie, tutaj są takie ścianki, więc nie ma szans, żebym przeszedł. Tam jest jakieś takie pęknięcie, ale to jesteśmy za daleko, żeby to w ogóle sfotografować. No dobrze, także co? Wchodzimy na barierkę, ja bym się tutaj rozpędził i spróbował przeskoczyć na tę taką wysepkę. Zobaczymy, czy coś z tego będzie, skaczemy. Nie, to mnie chyba w ogóle tak w powietrzu zatrzymało, żebym tam nie szedł. Czyli co, tam w ogóle nie ma po co iść, to znaczy jakieś zdjęcie zrobiliśmy, które mi się teraz tak naprawdę nie zaliczyło. No to co ja jeszcze mogę zrobić? Może jakoś na dach się dostać, skądś tutaj zeskoczyć? No w sumie tam daleko już nie przejdziemy. Ja bym teraz zrobił może tak, z tym wrócimy na to główne, tak, ja sobie przejdę tam jeszcze raz, żeby zrobić to zdjęcie. Okej, to możemy zrobić stąd. Teraz, pytanie, co ja tu jeszcze mogę zrobić? Tam zeszliśmy, ale to tak naprawdę po nic. Tam idzie taka rura, po której nie przejdziemy, stąd to ja na pewno nie będę skakał. Czyli po prostu trzeba uruchomić ten dźwig. No zobaczmy, może teraz to zadziała. Zeskakujemy tutaj, odpalamy to, w sumie to jest już odpalone, ale tu się nie da usiąść. Czy ja może mam po prostu stąd te przyciski klikać? No nie, nie o to chodzi. Tak jakby w ogóle tutaj nie było prądu. Więc może na razie to musimy zostawić i poszukać, jakby tutaj to wszystko zasilić. Także co, kolejny skok na tę barierkę, tak. Na dół tam nie skaczemy, nie spadamy. Tylko wracamy sobie tutaj, do tego budynku. No i co ja teraz jeszcze tutaj mogę zrobić? W sumie mamy troszkę więcej kart, więc możemy spróbować jeszcze tutaj je poprzykładać. Może któraś zadziała. Coś mi się udało otworzyć jeszcze tutaj. Takie drzwi po środku pomiędzy tymi a tymi, przez które przedtem przechodziliśmy. Także co, mamy tutaj taki pokój, ale czy coś jeszcze w nim będzie? Tu możemy wejść. Aha, i tutaj po prostu są oni. Także to mi jakoś dużo nie dało. Tam już byliśmy na górze. Co tu jeszcze możemy zrobić? A może zrobimy tak. Zszedłbym na przykład na parter i spróbował w ogóle wyjść z tego budynku. Tam może na zewnątrz jeszcze coś znajdziemy, no bo ja tak po prostu sobie wszedłem tutaj. A dałoby się jeszcze podejść w to miejsce. No i co? Tutaj tak naprawdę mamy jakąś taką bramę. Można niby wpisać jakiś kod? No nie, nie można. I do tego nie mamy kluczy. Tu jest brama, no dobrze. Także raczej dużo tutaj nie zrobimy, a jeszcze spróbujmy może podejść gdzieś tam. Co my tutaj mamy? Tu jest jakaś taka budka, dałoby się do niej wejść. To nawet drzwi nie ma. Dalej, co jeszcze? Tutaj to wszystko jest ogrodzone, a w tym miejscu, no to znowu mamy taką bramę. Tutaj co najwyżej można wpisać jakiś kod. No to spróbujmy się jeszcze wrócić, ponieważ my wyszliśmy z tego budynku D1. Tu jest jeszcze taki D2. Może do niego dałoby się jakoś wejść? Nie dałoby się, czyli bardzo dobrze przedtem zrobiłem, że wszedłem bezpośrednio do tej elektrowni. Chyba, że coś jeszcze tutaj. No, tu jest taka skrzyneczka, do której też raczej nie wejdziemy. Tu jest brama, tak dalej, coś takiego tutaj, ale tym pewnie nie zakręcimy. Tu się gdzieś wcisnę. No nie, wszedłem jeszcze tutaj na dach, może coś się teraz uda. No nie, to jest dalej czerwone.
Dałoby się na przykład przejść na to, ale czy to mi w czymś pomoże? Raczej nie. Jeszcze się okaże, że tutaj gdzieś spadnę. Także wróćmy, o ile się da wrócić. No halo, da się wrócić? Może jakoś tutaj? No nie. No a przypatrzmy się może jeszcze temu. Te przewody idą tędy, a to jak się przełączy tutaj, to idzie taki przewód tam. I pytanie, gdzie on prowadzi? Czy ja bym teraz mógł go jakoś prześledzić? Może to mi jakoś pomoże. Zejdźmy tutaj. No i właśnie, on tam zjeżdża jakby tak na dół. I do czego on jest podłączony? Może jakoś z tej strony się uda go zobaczyć? No tak jakby właśnie tam do tej ściany. I w ogóle zobaczcie, tam są takie rurki. Może dałoby się na nie zeskoczyć. O, to o to pewnie wtedy chodziło. Chociaż nie, nie mogło o to chodzić, no bo my byliśmy tutaj, musieliśmy tam przeskoczyć. Dobra, mniejsza z tym. Ten przewód idzie tam, no i właśnie, piętro niżej. Czy mi by się tam udało jakoś wejść? No bo może tam będą jakieś bezpieczniki. Tu nie przejdziemy i w sumie te rurki też mi jakoś bardzo tutaj nie pomogą, po prostu możemy zejść na to. Ale w takim razie, skoro ten przewód idzie tam, to ja też bym chciał tam być. Aha, tutaj nie wejdziemy, ale to może być jeszcze piętro niżej. No i właśnie, tu było takie pomieszczenie. To wchodziło tutaj i to nie jest podłączone. Jak dobrze, że ja na to się popatrzyłem. Okej, i teraz to możemy kliknąć, uruchomić ten generator i będziemy mogli skorzystać z tego dźwigu. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zabije. Wiecie co, może lepiej stąd wyjść. No i jesteśmy z powrotem na górze. To jest przełączone tam na to takie awaryjne zasilanie. To jest wszystko powłączane. No i właśnie, to teraz działa. Możemy tutaj usiąść. Chociaż, no właśnie, tam była jakaś notatka, żeby za bardzo z tego nie korzystać. Możemy się przesunąć w prawo, w lewo za bardzo się nie dało. Pytanie, czy przesunięcie się tutaj w prawo coś mi pomoże? No coś tam na dole mamy podczepione, więc możliwe, że gdzieś sobie zrobimy jakiś taki most. No dobra, powiedzmy, że zatrzymamy się tutaj i co to teraz zmieniło? Zmieniło to to, że możemy przejść tędy, szkoda tylko, że to nie jest otwarte, no ale dobrze, możemy przeskoczyć. No i mamy taki mostek, tak? No i co z tego? No to jest dobre pytanie, ja to jednak wolałbym mieć gdzieś tam. No to spróbujmy jeszcze raz. Wchodzimy tutaj. I może dałoby się jakoś pojechać do przodu, jak kliknę W, dałoby się. Czyli co, jedziemy jakoś tam, w tamtym kierunku i zrobimy sobie tam przejście. Tak, dokładnie już widzę, gdzie to ma być. Czyli przechodzimy tak, no i właśnie, była informacja nie korzystać. Czy coś się stało w ogóle? Czy to mi wszystko zaraz jakoś wybuchnie? Nie. To był tylko jakiś taki lekki wstrząs. Chyba możemy pracować dalej. Okej, także jedziemy z tym jeszcze delikatnie do przodu. Aha, że w lewo nie mogę jechać? Nie, no mogę. Problem jest wtedy, kiedy chcę naraz jechać do przodu oraz w lewo. Czyli najpierw na przykład do przodu, potem delikatnie w lewo. Czyli podjeżdżamy sobie jakoś tak i teraz próbuję. Próbujemy jeszcze dalej, do przodu da się, do tyłu się da, a do przodu, no nie mówcie mi, że się nie da, chyba że jeszcze kawałeczek, bo może to się tam gdzieś przyblokowało. Coś to za bardzo nie chce działać, no jeszcze kawałek jakby to podjechało, a jakiś inny przycisk E, nie no, E to ja wysiadam. Jakieś może R, F, no nie wiem co tu jeszcze, Z, X, C, Q, no nie, bo chciałbym to podnieść do góry albo na dół, może myszką, o właśnie, lewy przycisk myszki. Teraz do przodu nie da się, a prawym? No dobra, prawym możemy zjechać i teraz do przodu? Nie no, nie da się dalej. No dobra, nie kombinujmy, ja to po prostu zostawię tak i sobie jakoś tam przeskoczymy. Raczej powinniśmy dać radę. Tylko teraz to ja muszę też przeskoczyć sobie tutaj. Okej, i jak tam mamy przejść? Aha, po prostu górą, czyli znowu trzeba to obejść naokoło. Czyli wskakujemy na to, chociaż czy mi się to teraz uda? No dobra, jest trochę ciasno, ale się udało. Przechodzimy na drugą stronę. Dalej, tutaj idzie w prawo, tak, i teraz musimy jeszcze jakoś sobie tutaj zeskoczyć dalej po tej drabince. No i jesteśmy w takim miejscu i stamtąd to mi się wydawało, że to było trochę bliżej. No ale co, ja nie przeskoczę? No spróbujmy. Okej, tutaj się udało. Dalej, wchodzimy sobie na to. Dalej tutaj, mam tylko nadzieję, że teraz mi się to jakoś nie urwie. Jeszcze w takim razie tak, żebym ja tu teraz nie spadł. No i jesteśmy po drugiej stronie. Czyli za tymi drzwiami powinny być te generatory, które ja miałem uruchomić. Najprawdopodobniej tak.
Dobra, dobra, spróbujemy je włączyć. Tylko gdzie by to było? Tutaj jakoś za tymi drzwiami, tam niby można zejść na dół. Jeszcze bym sprawdził te drzwi, czy dałoby się jakoś otworzyć. Nie, tu jest jakiś alarm. Dobra, mniejsza z tym. Przejdźmy w takim razie na dół. Tu coś kapie, jakieś zdjęcie, coś w ogóle tutaj jakoś. Nie, nie chcecie, no to nie. Wchodzimy po prostu tu. I co? Będziemy próbować coś włączyć. No i tu jest taki wielki czerwony przycisk, także klikamy. I co? I wszystko teraz będzie chyba pod prądem. Okej, możemy zrobić zdjęcie. These generators are toast. We can't get these to work. There's a second set of generators near the containment building. You should be able to access them from door C5. Drzwi C5. Okej. Czyli co? Musimy pójść jednak gdzie indziej, do jakiejś drzwi C5. Więc ja myślę, że tych drzwi poszukamy sobie już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak było, to koniecznie pamiętajcie o łapeczce w górę. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa, cześć, cześć.